witajcie, drodzy widzowie, tu Arko 265, FIFA 19 przed nami i zapraszam was na rewanż 1/8 Ligi Mistrzów dla marca, czyli już niedługo, 12 marca, zapraszam was na mecz Juventusu z Atletico Madryt. Przejdźmy sobie od razu do spotkania. Już ustawiłem. Sobie. Ustawienia gry też sobie zmieniliśmy. Dobra, niech będzie 9 minut. Ustawiłem mniej więcej takie składy, jakie mogą być. No ale najwyżej, jak coś się nie będzie zgadzało, to trudno, wybaczcie, ale to jest tylko wirtualna rzeczywistość, ale... Rozpoczynajmy. Spotkanie. Witamy Państwa serdecznie z Allianz Stadium w Turynie, nowoczesnej areny Juventusu. Na wspaniały z pewnością mecz zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Po prostu, co by było, gdyby... Dobra, tak, co by... Miejsce na centrę. To po prostu będzie różny prognostyk meczu, nie zwracać na to uwagi, jeżeli składy się nie będą zgadzać, wynik nie będzie zgadzał. Po prostu, chcę wam nagrać. Bramkarz.
Cristiano Ronaldo. Czeka na nadbiegających kolegów. Zrobił wślizg. Morata. Morata. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Strzela! Kontra Juventusu! To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dwie przewagi to powód do uspokojenia gry. Fatalne podanie na strata. Z łatwością wolny się spod opieki. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Morata. Możliwość odegrania. Dala. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Dobre przejęcie podania w środku pola. Pjanić. João Cancelo. Strata w środkowej strefie boiska. Morata. Efektownie ślizgiem chce odebrać piłkę. Mają szansę na kontratak. Interesująco zapowiada się ta akcja. Ronaldo! No dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat-tricka w tym spotkaniu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Teraz Cristiano Ronaldo. Jest mistrz sędziego i zobaczymy. Sędzia pokazał żółtą kartkę. I głową skierował piłkę do partnera. Może spróbować szczęścia. Udanie zablokowali ten strzał. Za moment Juve wznowi od rzutu z autu. Juan Fran. Złe podanie i strata w środku pola. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus.
Augustosta. Ale znakomicie teraz uchodzi. Szansa na ten strzał! Świetnie, brawo dla bramkarza. No, zażegnali niebezpieczeństwo. João Cancelo. Dobrze próbował, ale stracił. Sędzia wskazał aut dla Juventusu. Pjanić. O ty. Jak chcesz grać, tak? Brutalnie. Allianz Stadium został zaprojektowany jako nowoczesny obiekt wpisujący się we współczesne trendy ekologiczne. Znany był wtedy jeszcze z poprzedniej nazwy. Co ciekawe, jest przykładem stadionu samowystarczalnego energetycznie. Tak, zainstalowano wielką farmę ogniw fotowoltaicznych, które produkują prąd na potrzeby stadionu, a do tego woda do pryszniców jest podgrzewana dzięki ciepłu z kolektorów słonecznych. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Spójrzmy na to z innego kąta. Uuu, 4-0. Zapowiada się na pogrom. Sempeira. Teraz Cristiano Ronaldo. Dobrze się pokazał. No, będzie gol? Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Dala. Ma możliwość dośrodkowania. Nieudane zagranie przejmuje rywal. Saul. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Bonucci. Dybala. Dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4-0 mówi sam za siebie. Wysokie prowadzenie po pierwszej połowie. Zupełnie zasłużone. Z tym się chyba zgodzisz. Tak, sądzę, że prezentują dużo wyższy poziom od rywali i ten wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Costa nie może grać, ale to jak to zrobić, że... Aha, dobra, tu jeszcze... No, trudno. Wybaczcie mi, że Costa wszedł na boisko. I druga połowa spotkania. Zapraszamy na dalszy ciąg emocji na Allianz Stadium w Torynie. Wybaczcie, że Costa wszedł na boisko, ale to nie moja wina, tylko po prostu komputer tak zrobić. Mamy rzut wolny. Zdecydował, nie mogę tego zmienić w każdym razie. Nie czekali, już zaczęli. Ja mogę tego zmienić, no bo Costa nie powinien grać z tego względu, że znakomicie że na kartę pauzuje to spotkanie. No wiem, jakbym go wysłał na rezerwę, to by nie było takiej sytuacji, ale wybaczcie jeszcze raz. Drodzy widzowie,
to komputer decyduje teraz, bo ja kieruję Juventusem. Costa ma wybór tej akcji. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Sami Kedira. Atletico przejmuje teraz piłkę. Jak? O, Dybala z Polony. Nie, to nie będzie. Bornowski czy Chan? Nie wejdzie. Reszta jeszcze w miarę, tutaj Janić jest zmęczony. Ta pianicia zostawił Matwidiego. Matwidi może chyba grać? Tak. Nie ma. To szkody, więc zrobimy na razie podwójną zmianę. Saul. Diego Costa. Świetnie odebrała przeciwnikowi piłka. Jean Cancelo. Strata w środkowej strefie boiska. Atletico przejmuje teraz piłkę. Diego Costa. Ten pan właśnie powinien pauzować. Sami Kedira stara się odebrać piłkę Rivalowi. Rivala. Wybiega na pozycję. Nie udało się tym razem uciec z punktu. Proszę, udało się. Znów przy piłce. Diego Costa. Dobrze, przebił się. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Saul. Sami Kedira. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. A teraz się widzę Cristiano Ronaldo. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Morata. Felipe Luis. Diego Costa. Zabieram to prowadzić z błędów komputera.
Juan Fran. W sumie to ma szansę na dośrodkowanie. Nie patrzcie po prostu. O. Dobrze, wygrał to starcie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. I tak jak wygląda to dla was. Strzela! Ale wspaniale! Dobra, dobra. Ja tak prędko pali. No i strata piłki. Ma to miejsca na strzał! Nie ma gola! Cristiano Ronaldo. Shit! Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Będzie zmiana. Sokurs idzie mu partner z drużyny. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No, świetnie go obrał. Czasa! Niestety piłka poszybowała daleko w bramki. Trener wprowadza świeżego gracza. No i mamy stratę piłki. Cuadrado. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Ładne wejście, przejęcie piłki. Podcięta piłka, wspaniale. Morata. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Który ma problem? A, Kedira jest. No co? Ale i tak muszę wstawić napastnika, bo ma nie kupić. Musi wejść po Ronaldo, bo co? Filipe Luis, do końca meczu już tylko 7 minut. Stały mecz przeważali, no i na pewno nie zmieni się to w końcówce. Na pewno rywal nie będzie w stanie zmienić końcowego rezultatu. Douglas Costa. Czemu trener czeka ze zmianą? Przecież ten zawodnik najwyraźniej jest zmęczony. A teraz Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Uderza! Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Będzie strzelał? Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Morata. Wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić
Mecz był bardzo... Łapkę w górę w sumie, komentarze. Słyszymy się w następnych meczach z FIFA. Czy to z Ligi Mistrzów, czy to z... ogólnie z FIFA. Trzymajcie się, to mówił Arko 265 dla was. Trzymajcie się i cześć!